Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku drugiego sezonu Drugiego Właściciela. Dziś przedstawimy Wam historię motocykla La Mas, jakim jest tu obecna WFM M06. Zapraszam Was do oglądania. Po II wojnie światowej zapotrzebowanie na tanie i wytrzymałe motocykle ciągle rosło. Pierwszą czynnością w kierunku zwiększenia produkcji motocykli w Polsce było w 1950 roku zatrzymanie produkcji motocykli Sokół 125. W 1951 roku na rynek wkroczyła warszawska fabryka motocykli. To właśnie tam miał powstać motocykl, który zastąpi dotychczasowy model M04. Prace rozpoczęto nad nowoczesnym, jak na ówczesne czasy, modelem M06. Poprzeczka została postawiona wysoko. Niestety koszty produkcji były zbyt wysokie. Konstruktorzy musieli zrezygnować z niektórych elementów. Prace ruszyły w kierunku uproszczonej wersji motocykla. Podczas zakończenia produkcji modelu M04 ruszył proces wytwarzania M05. W 1954 roku wypuszczono serię informacyjną motocykla WFM M06. Równocześnie zapadła decyzja, aby ruszyć z produkcją tego samego motocykla pod znakiem WSK w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku. Pierwsze WSK-i powstały z podzespołów dostarczonych przez WFM. W 1955 roku WFM i WSK rozpoczynają seryjną produkcję modelu M06. W 1960 roku warszawską fabrykę opuścił 250-tysięczny egzemplarz. Po ponad 10 latach, w 1966 roku warszawska fabryka motocykli zatrzymuje produkcję modelu M06. Widoczny tutaj egzemplarz został wyprodukowany w 1964 roku. Pierwszym właścicielem był nasz dziadek. Przez dłuższy czas był on nieużywany. W październiku 2012 roku rozpoczęliśmy prace remontowe nad motocyklem. Pierwszym etapem w remontowaniu było wypiaskowanie i lakierowanie motocykla. Szparunki i logotyp wykonane były pistoletem. Całość zaś pokryta lakierem bezbarwnym. Zakupiliśmy nową kanapę, wzorowaną na oryginalnej. Wymieniliśmy szklanki amortyzatorów na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Obręcze pomalowaliśmy na kolor czarny, jest to nasza własna koncepcja. Za niedługo zakończymy pracę nad naszą WFM. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Drugiego Właściciela. Zapraszam Was do oglądania moich wcześniejszych odcinków i do oczekiwania na kolejne. Do zobaczenia i cześć!